Урарти хоп przyłazi do dom. Po cichu się sebliku. Na palcach przełazi przez antri. Delikatnie otwiera drzwiże i uros. Na jego kalfasie ląduje tyglik, a ślubno zaczyna haja. Pora dni po tym chłop opowiadał to swojemu kamratowi. Ten sucho i kiwo ino webom. I na rozradzi. Chłopie, ja to mam na to kniw. Jak mnie się zdarzy popić, to jak się zbliżą do chałupy, głośno śpiewą zbereźne piosenki. Waża do domu z takim larmem, tak żeby w całkiem familoku słyszeli, a w kuchni na mały przypadek szczaską się asietka, a potem waża do izby i rycza na całki głos. Dziubku, szykuj się, twój król zeksu, ma ochota na barabara. No i co? No i co? Pytał kamrat. Nic, w takich momentach to na śpijach zabito. Może być tak, ale może też być inaczej. Pijany mężczyzna przychodzi do domu, po cichu rozbiera się, na paluszkach przemierza przedpokój, delikatnie otwiera drzwi i nagle na jego głowie ląduje patelnia, a żona zaczyna awanturę. Kilka dni później skruszony facet opowiada o tym kumplowi. Ten kiwa tylko z politowaniem głową i radzi. Stary, ja mam na to sposób. Jak zdarzy mi się popić, to już zbliżając się do domu, głośno śpiewam sprośne piosenki. Wchodzę do mieszkania z hukiem, tak żeby w całym bloku słyszeli. W kuchni na wszelki wypadek tłukę dwa talerze, a potem wpadam do sypialni krzycząc. Żono, przygotuj się! Wrócił twój król seksu i ma ochotę na barabara! I co? I co? Dopytuje kolega. Nic! W takich sytuacjach śpi jak zabita.